Hej, Gośka, co jest grane? Przez cały dzień próbuję się do ciebie dodzwonić. Dlaczego ode mnie nie odbierasz? A, sorry, rzuciłam gdzieś telefon w kąt. Nie miałam ochoty na niego patrzeć. A dlaczego? Ej, Gośka, co się dzieje? Przecież byłyśmy dzisiaj umówione. A, bo wiesz co? Kończą się wakacje. Jest mi tak mega smutno. Koniec ze słońcem, koniec z wolnym czasem. Teraz tylko nauka, szkoła, nauczyciele, no i ta wredna Patrycja. Ej, Gośka, weź się rozchmurz. Przypomnij sobie, jak byłyśmy razem na wakacjach. Przypomnij sobie, jak poznałyśmy Zuzkę. Przypomnij sobie moją kuzynkę Kingę. Ten cały ślub, bobaska, ich przygody. Ej, było fajnie. A dzisiaj jesteśmy umówione na zakupy. Na zakupy back to school. W sumie to trochę masz rację. Te wakacje były super. Mega fajnie się bawiłam. No i w sumie to dzięki tobie. Ej, a wy kochani, jak spędziliście te wakacje? Koniecznie napiszcie to na dole w komentarzu. I jestem gotowa. Już roześmiana. Możemy iść na zakupy. Zeszyty, książki, ołówki, nowy piórnik. A, uwielbiam to. No i zobacz, Kaśka, wszędzie te plakaty. Back to school. Witaj, szkoło. No chodź, Gośka, chodź, wchodzimy do środka. Wow, ale w tym sklepie jest dużo rzeczy. Chyba wszystko uda nam się kupić właśnie tutaj na miejscu. Podręczniki, przybory szkolne. O, i rzeczy na plastykę. Gośka, a ty planujesz w tym roku mieć nowy plecak? No pewnie, że tak. Ej, podoba mi się ten z Hello Kitty. Jestem jej wielką fanką. A dla mnie, wiesz co? Nie wiem, czy wybrać coś takiego małego. W sumie jest trochę tańszy. Chyba jest na promocji. No nie wiem sama jeszcze. Ja zostaję przy tym. Mega, ale to mega mi się podoba. Ej, a zobacz, tutaj taki napis promocja, ten procent. Chyba coś jest obniżone. Rzeczy z zeszłego roku. O, patrz, w tym pudełku to praktycznie wszystko już mam gotowe. I ołówki, i kredki, i długopisy. Ej, a jest jeszcze jedno takie pudełko, też bym sobie wzięła. Nie, niestety nie ma. Wszystko, co będę chciała kupić, włożę sobie tutaj do tego koszyka. O, ale te długopisy. Co? Sztuka aż 17 zł? No nic dziwnego, one są idealne dla ciebie, Gośka. O, masz rację. Taki z Hello Kitty pasowałby mi do plecaka, ale 17 zł za jedną sztukę? Nie, mama nie pozwoli mi kupić takich drogich rzeczy. A tutaj? Wow, drukarka 3D. Wow, miejsce do lepienia z gliny. I to tablica. Tak bardzo bym to wszystko chciała. O, książki. Czy to kiermasz używanych książek? Tak, kochana, witam. Książki z zeszłego roku w stanie bardzo, ale to bardzo dobrym. Za połowę ceny. Po co przepłacać i kupować nowe? No tak, tak. Mamusia zawsze mi mówiła, że lepiej od kogoś odkupić. O, to ja bym potrzebowała ten podręcznik, matematykę, język polski. O, trochę tych książek się uzbiera. Kaśka, dla ciebie też skompletuję. No pewnie, zrób mi komplet wszystkich książek do następnej klasy. Jak za połowę ceny, no to super. O, gdzie ja trafiłam? Podobno to jedyny sklep w tym mieście, gdzie mogę kupić przybory szkolne. A, back to school, chyba dobrze idę w tę stronę. Witaj, szkoło. O, jaki piękny obraz. To chyba jakaś karykatura, reprodukcja, ale wygląda genialnie. Oryginał to ja widziałam w muzeum. Och, jakie ładne długopisy. Przepraszam cię. Tak, słucham. Czy to faktycznie jedyny sklep w tym mieście, gdzie kupię rzeczy do szkoły? Tak, zgadza się. Następny sklep jest oddalony dosyć kilka kilometrów stąd, więc chyba się nie opłaca. O, okej. Okay. A powiedz mi, chodzisz tutaj do tej szkoły? Tak. A dlaczego pytasz? No, bo niedawno się przeprowadziłam. Byłam za granicą. A teraz rodzice stwierdzili, że wracamy do Polski. Mamusia kazała mi skompletować sobie wyprawkę szkolną. Ale tutaj są słabe przybory. Co to ma być? Wszystko jakieś słabe, poprzeceniane. A, trzy... O, za dwa... Te plecaki jakieś takie słabe... Ej, jak wy tutaj kupujecie te rzeczy? Wszystko na przecenie.
No, tak, ten sklep jest mega słaby. A ty co tam masz w tym koszyku? Co już wybrałaś? A powiedz mi, chodzisz do tej szkoły, a kto jest twoją wychowawczynią? Moją wychowawczynią jest pani Amanda. Ej, moją też będzie! Będziemy chodzić razem do klasy. Cześć, jestem Mia. O, jak mi miło, hejka. Jestem Kaśka. No to pokaż, co tam masz w tym koszyku. A nic, w sumie wiesz co, tak to przez przypadek włożyłam. Ej, co jest grane? A nie, to kolekcja z zeszłego roku. Kaśka, lepiej to odłóż. Takie po taniości rzeczy nie są fajne. Ja ci mówię, lepiej ty to odłóż, a zobacz na te długopisy. No wiem, sztuka po 17 zł, ale co to tam za mały długopis? Od razu by się przydało kupić 7 albo z 8. Ja tam nie będę sobie żałować i myślę, że ty również. W sumie mama chyba nie będzie zadowolona, jak tyle pieniędzy wydam tylko na zwykłe długopisy, które pewnie zaraz się wypiszą. No ale nie będę przy niej mówić, że przyszłam tutaj tylko na promocję. Nie, Mia, masz rację. Skoro zostaniemy koleżankami z klasy, to możemy mieć takie same długopisy. Ej, świetny pomysł, ale czadowo. Wiesz co, chodź, weźmiemy sobie, ja wezmę 3 takie. O, a ty koniecznie weź ten kosmiczny z Hello Kitty i z jej przyjaciółką. O, i to już mamy zaplanowane. Ej, zobacz, jaka fajna, ej, tutaj na górze. Ej, co, te zeszyty, co są w promocji? Jakie zeszyty, w jakiej promocji? Co ty, nie to stać na najlepsze zeszyty. Mówiłam ci, że rodzice byli za granicą, zresztą ja też. Tam się dorobili sporych pieniędzy. Nie no, chodzi mi o tę kamerkę GoPro, zobacz. Co jest grane? Kosztuje 2000. Ja bym sobie wzięła taką żółtą, a ty jaki kolor wybierasz? 2000 za kamerkę? No a po co mi ta kamerka? No jak to po co? Będziemy na wycieczce, na jakichś zajęciach, wszystko można fajnie nagrać. Możemy zrobić taką kronikę filmową klasy. Nie wiem, czy u was się to robi, ale jak chodziłam do szkoły za granicą, no to było normalne. Nikt już teraz nie robi zdjęć ani albumów, tylko właśnie nagrywa filmy. Na jakiś profil na YouTubie na przykład. Wiesz co, ja to się nie interesuję elektroniką. Jakoś nie za bardzo kojarzę takiej kamerki. Co? Daj spokój, ja cię wszystkiego nauczę. Wrzucaj. Ta pomarańczowa będzie do ciebie idealnie pasować. Ej, a co tam jest z tamtej strony? No nie. Mama ani tata nigdy w życiu mi czegoś takiego nie kupią. Nie ma w ogóle takiej opcji. Jakby tu się z tego wywinąć? No nie będę u niej przecież udawać biedaczki. Wow, maszyna do garncarstwa. Biorę ją. Zamawiam od razu z dostawą do domu. Co? Maszyna i drukarka 3D? Co można nią zrobić? Nie no, nie bierze taki kieliszek. Czy coś jeszcze można? O, jakie piękne wisienki. O nie. O, mama musi mi wybaczyć, ale ja na pewno to chcę. Przecież to jest genialne. Będę w tym mogła projektować najpiękniejszą biżuterię na świecie. Ej, Kaśka, używałaś kiedyś tej maszyny 3D, tej drukarki? Nie, nigdy nie miałam możliwości. No co ty, ja ją znam bardzo dobrze, właśnie ją sobie zamówiłam. Będę projektować idealną biżuterię. Musisz rodziców też na to namówić. Gdzie tutaj znajdę książki? O, wiesz co, jeśli chodzi o książki, to moja przyjaciółka Gośka jest na takim stoisku z książkami. Chodźcie, przedstawię i od razu kupimy sobie książki. Super, poznam kolejną koleżankę. Gosia, jesteś? Gosia, chciałabym ci kogoś przedstawić. Właśnie poznałam dziewczynę, która będzie z nami chodzić do klasy. Nowa koleżanka przyjechała z zagranicy. No hello, kochana. O, jak ty masz na imię? No cześć, jestem Gośka. Cześć, jestem Mia. Bardzo mi miło was poznać, dziewczyny. Ale gdzie wy mówiłyście, że tutaj są książki? No tu, na tym stoisku. To są książki używane z zeszłego roku. Zawsze z Kaśką takie kupujemy. Co? Ja mam mieć książkę po kimś? Chyba sobie żartujecie. Dziewczyny, powiedzcie, że to żarty. No pewnie, że żarty. Zapomniałam ci mówić, że moja przyjaciółka jest taką śmieszką. Ciągle rzuca jakieś żarciki. Kaśka, zwariowałaś? Kogo ty tutaj udajesz? Przecież zawsze kupujemy książki używane. Po co kupować nowe, jak można zaoszczędzić? I co ty masz tu w koszyku? Kamerkę? I te drugie długopisy?
sama wiedziałaś, że o nich marzyłam, a teraz sama chcesz je kupić? Nie no, wcale ich nie kupię. Nie mam tyle pieniędzy, ale głupio mi jest powiedzieć przy tej nowej koleżance Mii, że mnie nie stać. No, no co? Boję się, że później będzie się z nas śmiać. Tak jak Patrycja. Wolę udawać, że będę to wszystko kupować. Wiesz co? To jest beznadziejne. Ja nie zamierzam nikogo udawać. No dobra, teraz tak serio. Powiedzcie mi, gdzie jest najlepsza księgarnia w tym mieście? Najlepsza księgarnia jest 3 ulice obok. No to co my tutaj robimy? Chodźmy od razu kupić tam książki, dziewczyny, i opowiecie mi o tej naszej nowej szkole. No ale tak się składa, że ja kupuję tutaj książki. Używane. Chcę trochę zaoszczędzić pieniędzy, a poza tym nie będę marnować papieru. Co? Jakiego papieru? Te książki tak już zostały wydrukowane. No ale ja będę pokazywać, że można używać jeszcze tych z zeszłego roku. I nie, wcale nie udawałam i nie jestem wielką śmieszką. Zawsze tak kupuję. Nie no, w sumie to jest spoko. Mówisz, że to jest takie ekologiczne? Tak, a ekologia jest dla mnie bardzo ważna. Ej, Kaśka, mogłaś mówić, że ta twoja przyjaciółka jest taką ekolożką. Ja również dbam o środowisko i wiesz co? Może lepiej jest zaoszczędzić trochę pieniędzy? Może lepiej jest kupić książki używane? One są w bardzo dobrym stanie. A tę kamerkę nie będę kupować. Po co wydawać tyle pieniędzy? W sumie to samo chciałam powiedzieć. Te kamerki nam nie są potrzebne. No właśnie, odłóżmy je tutaj na półkę. Że też wcześniej nie pomyślałam, że kupowanie rzeczy na promocji i kupowanie książek z zeszłego roku to również jest pewnego rodzaju ekologia, oszczędzanie. Jeżeli każdy by tak robił, to nie musieliby w drukarniach drukować nowych podręczników. Zaoszczędzono by wycinkę drzew. A ja tak dbam o ekologię. No i co? W szoku jesteś. Wystarczyło tej dziewczynie troszeczkę wytłumaczyć i ona wszystko zrozumiała. Gośka, jesteś genialna. Nie wiem, co się ze mną stało, ale chciałam udawać zupełnie kogoś innego. Bogatą dziewczynę, jej bogatą koleżankę, bo tak mi było głupio. Ej, dziewczyny, dziewczyny, jesteście genialne. Proszę, obiecajcie mi, że jak już zacznie się szkoła, to mnie nie zostawicie, że będziemy się kumplować. Nie no, jasne. Wyglądasz na super fajną dziewczynę. Poza tym chcę usłyszeć twoją historię. Gdzie byłaś za granicą i gdzie się uczyłaś? A, uczyłam się w Anglii, w Londynie, więc świetnie mówię po angielsku. Wow, no to na lekcji z języka angielskiego będziesz miała same szóstki. No sorry dziewczyny, ale ja muszę dokończyć moją wyprawkę. Mamy tutaj piórnik, długopis, potrzebuję jeszcze jakiś zakreślacz. Mam kilka książek i do tego jeszcze kilka kredek. Nie potrzebuję zbyt wielu rzeczy, kilka rzeczy mi zostało jeszcze z zeszłego roku. No i to jest super podejście. Nie marnujmy kolejnych rzeczy. Najpierw wykorzystajmy te, które już u siebie mamy. Oh yeah, fantastic. To jest genialne. Ej, ja wybieram za to ten plecak. Ej, Kaśka, jak kupisz taki podobny plecak, to wszystkie w trójkę będziemy miały tańszą cenę. Będzie super promocja. Ja do tego sobie wezmę jeszcze taki notesik. Uwielbiam robić notatki i kilka takich zeszytów. No to w takim razie ja odłożę te drogie długopisy. No kto by pomyślał, żeby jeden długopis był za 17 zł? Jak przycena, to ja w tym roku biorę taki mniejszy plecak, chyba ten żółty. No nie wiem, albo ten tęczowy. O, ten tęczowy chyba podoba mi się bardziej. No oczywiście, do tego jeszcze kilka zeszytów. No i kolorowy, pasujący do plecaka piórnik. No dziewczyny, udało się, udało. Wyprawka szkolna już kupiona i to w super promocji. Jak wszystkie trzy coś kupiłyśmy, to dostałyśmy jeszcze rabacik. Genialne, fantastico. O, wow, dziewczyny, jesteście awesome. Jesteście so, so nice. Uwielbiam was. No, mega się cieszymy. To co, może pójdziemy sobie na jakiś deser lodowy? Oh yes. Ja zapraszam dziewczyny. Ach, dzięki wielkie. Dzięki wam, zaoszczędziłam mnóstwo pieniążków. Oh wow, na całe szczęście Kaśka się opamiętała i to dzięki gośce. No i Kaśka przestała udawać bogatą dziewczynę z osiedla. Miejmy nadzieję, że zaprzyjaźnią się z Miją. Jak myślicie, czy Mija zostanie ich prawdziwą przyjaciółką?
tego dowiecie się zaraz w roku szkolnym.